Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich nas oglądających. Ze mną dzisiaj dwóch zacnych gości. Zacznę od starszego. Andrzej Stefanowicz, trener Kangu Basket i Konrad Jelski, kapitan drużyny, jeżeli się nie mylę, tak? Kangu Basket. No i co? Panowie, amerykański sen, można powiedzieć, z podwórka, że tak powiem, na ligowe salony. Korzystając z okazji, że mamy tutaj możliwość profesjonalnie w studiu telewizji gorzowskiej, telewizji Gorzów porozmawiać, no to chciałbym kilka pytań, jeżeli panowie pozwolą. Pierwsza rzecz, to chciałbym, żebyście się przedstawili tak, jak chcecie o sobie powiedzieć. Andrzej, jakbyś miał się przedstawić, jakby to wyglądało? Stefanowicz Andrzej, tata, mąż, trener, propagator zdrowego stylu życia, osoba, która urodziła się w Gorzowie, tutaj chce tworzyć i chce tu umrzeć. Konrad? Konrad Jelski, kapitan drużyny Kangu Basket, pasjonat koszykówki. Pięknie. A ja dodam jeszcze to, co pisze Polski Związek Koszykówki na swoich stronach. Potwierdzisz albo zaprzeczysz. Urodzony 07.01.1996, wzrost 182 cm, rozgrywający, rzucający obrońca. No, 2 cm dodali. 2 cm dodali, o to właśnie chciałem zapytać, czy w butach, czy bez? Czyli w butach. W butach. Po amerykańsku. Okej. Okay. Panowie, pierwsze pytanie może do Andrzeja. Krótko, ja wiem, ale nasi widzowie nie wiedzą, jak się zaczęła twoja pasja, jeżeli chodzi o koszykówkę? Jestem z podwórka Dolinki, tam chodziłem do dwójki, zacząłem od piłki ręcznej i to był mój sport wiodący, ale gdzieś w końcach 8 klasy pokazało się hej, hej, to NBA, koszykówka i momentalnie jakby zakochałem się w tym sporcie. Zacząłem go uprawiać cały wolny swój czas i on konkurował z piłką ręczną. Na jakimś etapie to łączyłem, ale jednak ta pasja koszykarska wygrała i tutaj chciałem się ukierunkować. Takiego talentu czy możliwości wyjechania do innego miasta, trenowania na wyższym poziomie nie było, więc zakochałem się w koszykówce ulicznej i ta koszykówka dała mi mnóstwo przyjemności, pasji, wspólnych przygód. I na bazie tego chciałem to kontynuować, poszedłem na AWF, na studia trenerskie i tam też szukałem różnych koszykarskich pomysłów, jak coś zrobić w Gorzowie. No, jesteś znany, że tak powiem, że od najmłodszego wieku próbujesz tutaj spajać to całe koszykarskie społeczeństwo i ja za to bardzo ci dziękuję. Konrad, jeżeli chodzi o twój początek z koszykówką. To skomplikowane. Zaczęło się w 13 na zajęciach takich bardzo mocno amatorskich u pana Wilmińskiego. Były to zajęcia raz w tygodniu. No i tam sobie uczęszczałem i potem było długo, długo nic. To była 5 klasa podstawówki. I w 3 gimnazjum zacząłem po prostu chodzić na osiedlowe boisko na Lidla. Tam spotkałem trenera Andrzeja. Zaproponował zagranie 1 na 1. Skończyło się 11 do 1 dla trenera. Wracaliśmy ze znajomym do domu i byliśmy w szoku. Ja, ale ten pan był dobry. Ale to było ładnych parę lat temu. Tak. A teraz jak 1 na 1 gracie, to jaki jest wynik? Może być w drugą stronę. Czyli rozumiem, że nie ma pojedynków takich. Oj, dawno nie było. Widzicie, okej. Okay. Może trzeba zorganizować jakiś. Koniecznie. Fajnie, czyli to co powiedzieliśmy na początku, no można powiedzieć amerykański sen, tak? Z podwórek jakby na ligowe salony. Bardzo, bardzo to cieszy mnie i mam nadzieję, że dużo ludzi w Gorzowie, że ta ligowa koszykówka jest. Więc oprócz tego, że zaczęliście to robić na podwórku, na pewno mieliście inspiracje jakby z zewnątrz. Nie wiem, czy z Ligi NBA, czy z Euroligi. Jeżeli chodzi o twojego zawodnika, Andrzej, na którym się inspirowałeś przez ten cały czas i na którym być może do tej pory się inspirujesz, bo w miarę kiedy wiedza o koszykówce rośnie, to pewnie inspiracje też się zmieniają. Czy masz takiego jednego stałego zawodnika? Jednego zawodnika, który dla mnie jest takim wzorem koszykarskim, nie mam. To też znowu bardziej przypadek. Byłem z piłki ręcznej, miałem kuzynów, którzy trenowali z koszykówkę i zbierali kartę NBA. I chodząc do niej w tym młodzieńczym wieku, oddawali mi swoje najgorsze karty, czyli karty Utah Jazz. Ja zbierałem cały stosik
graliśmy taką wojnę koszykarską, gdzie powiedzmy liczyło się kto więcej punktów, więc asy zbiórek. Bardzo się cieszyłem, bo ci zawodnicy Juty kosili w tych grach, bo Karmalon i mnóstwo punktów, mnóstwo zbiórek, John Stockton, król przechwytów, król asy, więc bardzo się z nimi związałem emocjonalnie, zanim jeszcze zacząłem oglądać mecze NBA, a później po prostu byłem konsekwentny, więc Utah Jazz to był mój zespół, byłem chyba jednym z jedynych osób, które faktycznie w tych finałach Utah kontra Chicago kibicowała Utah. I ten John Stockton to była taka osoba, która jest mi najbliższa, osoba, która się dzieli, która walczy w obronie, która przechwytuje, która daje asysty, która tworzy zespół, która jest dobrym człowiekiem, więc można powiedzieć, że los dobrze wybrał za mnie. John Stockton. A jeżeli chodzi o twoje inspiracje, Kondrat? W moim przypadku Derrick Rose. Był to 2011 rok, więc wtedy Rose był w prime i właśnie wtedy zacząłem się tak mocniej interesować koszykówką. Było pierwsze NBA na playa, także było katowane. No i co? No, przede wszystkim, no wiadomo, no, był jego prime, więc no grał jak grał, ciągnął całą drużynę, doprowadził ich tam bodajże wtedy do pierwszego miejsca, dobrze mówię? Nie pamiętam, ale inspiracją... Z pierwszego miejsca bodajże startowali i ten w pierwszej rundzie wtedy odpadli, co rozwaliło CL-a, więc no trochę smutne. Ale inspiracja Derrick Rose, początków twoich w koszykówce, aż po... Od samego początku, dready też dlatego, że Derrick Rose sobie zrobił dready, także wszystko. No właśnie, wszystko to wyprzedziłeś jedno z moich pytań, dlatego troszeczkę zmienię kolejność, bo chciałem zapytać też jakby o rzeczy spoza koszykówki, o inspiracje modowe. O dreadach już powiedziałeś, tak? Tylko dlatego, że wzorujesz się na Derricku, czyli oprócz gry jakby inspiruje cię też styl bycia tego zawodnika, tak, rozumiem. Tak, dokładnie. Czy oprócz Derricka Rose'a jakieś modowe no, inspiracje? Raczej modowych smaczków nie, no, z NBA nie zaczerpujemy, okay. Bo śmiesznie by to mogło wyglądać. Rozumiem, okej. Okay. A jeżeli chodzi o twoje modowe inspiracje, Andrzej? Żadne. Wsparcie żony. Rozumiem, czyli masz po prostu swojego osobistego designera w domu. Tak, no, tak. Wyglądasz ładnie, konkretnie. Koszula jest urodzinowa, prezent od drużyny, no i logo, więc bardzo fajnie. Wspieram się, to co dostanę, to noszę. Jest styl. Okej. Słuchajcie, czas tutaj nas goni, więc musimy troszeczkę, myślę, przeskoczyć te moje pytania, które mam tutaj napisane. Kolejne pytanie, takie może troszkę spoza koszykówki. Jeżeli myślisz o sobie w tej chwili, Andrzej, to gdyby nie koszykówka, to co byś robił? Na pewno uwielbiam pracę z ludźmi, tak? I prace zespołowe mi najbardziej odpowiadają. Tworzenie zespołów, wyznaczanie sobie celów i jakby nie tylko osiąganie tych celów, ale droga, jak do nich dążymy, jest dla mnie bardzo istotna, więc tutaj oczywiście pod koszykówki mam pracę zarobkową, tak? Czyli tutaj z Krzysztofem Korsakiem współtworzymy smaczną dietę, to dla mnie jest fajny kierunek. Wcześniej pracowałem w branży fitness i współtworzyłem fitness club, więc na pewno w tym kierunku, gdzie jest zdrowie, aktywność, zdrowe odżywianie, to są te tematy, w których się dobrze czuję. Mhm. Czyli po prostu ten tryb życia, który jakby sam stosujesz i sam propagujesz, dobrze się czujesz w tym, żeby być liderem, zarażać innych, organizować grupy i tak, mimo, że nie byłbyś w sporcie stricte w koszykówce, to i tak jakby zdrowy styl życia byłby tym, czym chciałbyś się zajmować. Tak, i to niekoniecznie to, żeby być liderem, w tym sensie, żeby być na świeczniku, tak? Tylko bardziej w tym, żeby być osobą, która bierze odpowiedzialność. Motywatorem. Tak, bardziej bierze odpowiedzialność za zadania. Jeśli w coś wierzę, tak, i na czymś mi zależy, to po prostu dokładam wszelkich starań, żeby to zrealizować. Tak? Czasami to wymaga, żeby być pierwszy w rzędzie, czasami będę drugi, trzeci, ale na pewno dołożę tą cegiełkę energii do tego, żeby coś fajnego stworzyć, w coś, co wierzę i inspirować dzieciaki do tego, żeby po prostu fajnie, aktywnie spędzali czas, trochę odeszli od tych monitorów, skoczyli na boisko, dobrze jedli i byli świadomi, że w życiu w dużym stopniu zależy od nich, kim będą i co zrealizują. No i to, co powiedział ktoś mądry, że sukces to nie jest cel, tylko jest droga, tak, z twoich słów i z twojego działania, które jakby znam od lat, to wynika. A jeżeli chodzi o ciebie, Konrad, gdybyś nie grał w koszykówkę, czy... Ciężko mi sobie to wyobrazić. Jesteś za młody po prostu jeszcze. No, może i tak, ale najprawdopodobniej bym teraz nosił meble w Niemczech, zarabiał pieniądze. Jasne, ale bardziej pytam o coś takiego,
jak nie to, co rzeczywiście mogłoby być, tylko co ty gdzieś jakby o czym myślisz, tak? Gdyby nie koszykówka, masz jakieś takie wizje swojej osobowości, swojej osoby? No nie. No okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, chłopaki, mam jeszcze tutaj takie pytanko do was. Jeżeli chodzi o, to może bardziej do Konrada, jak się gra na sali CESIP? No początki były na pewno trudne, sala była, parkiet był taki śliski, ciężko to, nie wiem z czego to wynikało, może jeszcze z tego, że dopiero była oddana, ale teraz już jest naprawdę sympatycznie. Myślę, że dostosowaliśmy się dobrze do warunków hali. Często jak drużyny przyjeżdżają, to narzekają na oświetlenie, a myślę, że my na hali się dobrze czujemy. Czyli tobie osobiście gra się dobrze. Trenerze, jeżeli dwa słowa o hali mielibyśmy powiedzieć, przepraszam. Myślę, że hala ma swój klimat. Wiadomo, nam koszkał zawsze się marzy parkiet drewniany, więc tego tam nie ma. Ale mówię, przede wszystkim jest fajny nastrój dla kibiców. Trybuny są, jest blisko parkietu, myślę, że jest fajna atmosfera. Hala jest też pod względem takim treningowym dość ciekawa, ponieważ od ulicy Warszawskiej jest przeszklona, więc powiedzmy widzowie, tak, są na każdym treningu, to też tworzy taką ciekawą atmosferę. Więc cieszymy się przede wszystkim z tego, że mamy gdzie grać, gdzie mamy gdzie trenować. Przez wiele lat koszykówkę, którą tutaj próbowaliśmy tworzyć, zawsze dostępność do obiektu była utrudniona. Więc teraz jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno miastu, jak i pani Łabuzie, że możemy w hali CESIP trenować i z tego jesteśmy bardzo dumni. Tutaj też powiedziałeś o kibicach, którzy są na treningu przez przeszklone, że tak powiem, przez przeszklone ściany na hali CESIP. Powiedz mi, jakie znaczenie ma, bo na meczach Kangu jest tych właściwie już można powiedzieć kilkaset osób. Tak, czyli jakby te trybuny właściwie są zapełnione na każdym meczu. Powiedz, co to dla ciebie znaczy? Kibice, w ogóle ilość tych ludzi na hali, no bo tak jak mówiłem, no, że tak powiem, drużyna wyrosła gdzieś z podwórka, a w tej chwili jesteśmy po sezonie, w którym utrzymaliśmy się w drugiej lidze. Oczywiście cele są takie, żeby w tym roku zagrać w playoffach, z tego co ja wiem. Co dla ciebie znaczy wsparcie kibiców? Powiedz. No to jest jakby najważniejsze dla nich to robimy. To jest oczywiście, my lubimy grać w koszykówkę, byśmy robili to bez kibiców, bez ligi, tak? Ale jeśli weszliśmy na ten sport, to poczucie wsparcia, że komuś się to podoba, że ktoś przyjdzie z dzieckiem, że ktoś pójdzie, zapisze to dziecko na zajęcia, że kibicuje, że przyjdzie ciocia, babcia, dziadek, że przyjdą koledzy, którzy grali z nami 20-30 lat temu w koszykówkę, że przyjdą koledzy, które my kibicowaliśmy jeszcze wcześniej, więc poczucie, że to środowisko się łączy tutaj przy Kangu Basket podczas naszej gry, to jest bardzo duża duma, duże takie wsparcie, motor napędowy do tego, żeby działać i traktujemy klub, że to jest więcej niż sport, więcej niż koszykówka, więc to tworzą ludzie i dla nich to robimy, ale z taką czystą pasją, bo nam to sprawia przyjemność i cieszymy się, że w tym współuczestniczą inni. No, poza tym Kangu Basket organizuje oprócz tego, że mogą kibice przyjść na mecz, tak, ligowy. Jest dużo eventów, tak jak chociażby wakacyjne granie, gdzie kibice po prostu mogą przyjść ze swoimi dziećmi i uczestniczyć jakby w życiu klubu, tym pozaligowym, bo oczywiście liga jest dla najlepszych, więc jakby kibice czynnie uczestniczą cały czas w tym, co proponuje klub. Mogę powiedzieć, że jako trener, że chciałbym pracować zawsze z najlepszymi zawodnikami, którzy mają największy talent, największą etykę pracy i takie zaangażowanie. I to oczywiście no, to się marzy trenerowi, ale też mam ogromną przyjemność, jeśli mam treningi takie okazjonalne właśnie powiedzmy dla całych rodzin, gdzie przychodzą tatusiowie z brzuszkiem, gdzie przychodzą mamy bez kondycji, ale z ogromną pasją, żarem, gdzie przychodzą ze swoimi dziećmi, wspólnie ćwiczymy na jednej sali, rodzic, dziecko i trener, który gdzieś tam pomaga koordynować, zawsze daje mi najmniej taki endorfin, ponieważ mówię, ta radość, gdzie dzieciaki widzą swoich rodziców, którzy są aktywni, się uśmiechają, którzy gdzieś tam spoconi, przybijają piątkę, którzy współaktywnie działają. Widzę, że wtedy faktycznie są tu i teraz i oni wtedy są faktycznie razem, a nie są gdzieś oddzieleni od monitora, od jakiejś sprawy, zabiegania. Nie każdy sobie, tylko są tak, po prostu. Tak, to naprawdę jedna z fajniejszych rzeczy, mimo że wtedy tak naprawdę tego sportu przy duże S jest bardzo mało,
ale właśnie no, ale żeby wspólnota. Był sport przez duże S, to najpierw musi być to, tak o czym mówisz. Konrad, jeżeli chodzi o, o kibiców w Halicezji, jak na ciebie to wpływa, jak ty to odbierasz? No już nawet w SP13, jak byliśmy, no to na tym małym balkoniku to dawało naprawdę wielkiego kopa. Jak walczyliśmy o awans, to przechodziły ciarki po całym ciele na prezentacji zawodników, gdzie zresztą ty nas prezentowałeś. Robisz to świetnie. Na Cezibie, no co, no jest naprawdę ogień, jak jest hala wypełniona i po jakiejś udanej akcji wszyscy jest wrzawa, no to skrzydła rosną. Daje energię. Czyli bardzo pozytywnie to na ciebie wpływa, a nie masz żadnego dyskomfortu związanego z tym. Po prostu to nie, lubisz. Nie, nie, zero dyskomfortu. Yeah. Okej, okay. Dobra, to teraz, żeby nie było tak sztywno, panowie, szybki quiz. Żeby miało to fajną formę zabawy, to musicie odpowiadać szybko i bez zastanowienia. Tak, tak. Jeśli kolor to? Niebieski. Jeśli buty to? Trampki. Jeśli napój to? Woda. Jeśli fura to? Obojętnie. Brunetki czy blondynki? Blondynki. Jak muza to? Twoja. Jak żarcie? Moje. Jeśli baton? Żaden. Jeśli pasja? Koszykówka. Kądziu, gotowy? Gotowy. Lecimy. Jeśli kolor to? Czerwony. Jeśli buty? Jordany. Jeśli napój? Oshi. Jeśli fura? Cadillac. Brunetki czy blondynki? Blondynki. Jak można to, jak muza to? Techno. Jak żarcie? Chińskie. Jeśli baton? Sneakers. Jak pasja? Koszykówka. Innych odpowiedzi na ostatnie pytanie nie spodziewałem się. I co? No, mam tu jeszcze kilka tych pytań, ale czasu mamy niewiele, więc bardzo poproszę teraz o krótką wypowiedź Andrzeja. Jeżeli chciałbyś coś powiedzieć kibicom Kangoo Basket na nadchodzący sezon w kilku słowach, to jakie będą to słowa? Kibice koszykówki Kangoo Basket, chciałbym was serdecznie zaprosić na cały sezon. Cel w tym roku jest bardzo ambitny, to jest awans do playoffów. Chcielibyście, żebyście byli naszymi recenzentami naszej gry, żebyście nas wspierali. Nie będziemy uciekać od odpowiedzialności, będziemy na każdym treningu bardzo się starać, żeby na meczach się zaprezentować jak najlepiej. Jesteśmy kadrowo wzmocnieni, ale przede wszystkim trzon, który się utrzymał, myślę, że zrobił tą jakościową skok i pokażemy bardzo, bardzo fajny basket. Super. Kądziu, proszę Cię teraz o to, abyś zaprosił kibiców na najbliższy mecz Kangoo Basket. Pierwszy mecz sezonu, tak? Tego 2023-2024. Twoja kamera. 3-2-1, go! Wszyscy kibice koszykówki klubu Kangoo Basket, zapraszam Was na inauguracyjny mecz. Niedziela, 24 września. Gramy z Jelenią Górą. Super. Zapraszamy wszystkich na mecz Kangoo Basket, najbliższy z Jelenią Górą, o którym mówił Kądziu, i na każdy kolejny mecz u nas w domu, a może nawet i na wyjeździe. Kangoo Basket.